Po tym, jak siły rosyjskie dotarły w zeszłym tygodniu na obrzeża wschodniej linii frontu w mieście Toreck, Wołodymyr Zełenski wydał swoim przełożonym rozkaz zrobienia wszystkiego, co możliwe, aby zminimalizować postęp Moskwy wzdłuż linii frontu. Pan Zełenski powiedział, że stosunki Ukrainy z jej sojusznikami muszą ewoluować po tym, jak stwierdził, że Korea Północna wspiera Rosję wojskami i bronią. Widzimy, że sojusz między Rosją a takimi reżimami jak północno-koreański staje się silniejszy, powiedział prezydent Ukrainy. Nie chodzi tylko o transfer broni. Chodzi w rzeczywistości o transfer ludzi z Korei Północnej do sił zbrojnych okupantów. Minister obrony Korei Południowej Kim Jong-un powiedział w zeszłym tygodniu, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że Korea Północna wyśle wojska, aby pomóc Rosji w wojnie z Ukrainą. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow określił doniesienia o walkach wojsk Korei Północnej na Ukrainie jako fake news. Wielka Brytania nałożyła sankcje na wojska w rosyjskiej jednostce i ich dowódcę za użycie barbarzyńskiej broni chemicznej na polu bitwy na Ukrainie w zeszłym tygodniu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że siły moskiewskie otwarcie przyznały się do użycia niebezpiecznej broni chemicznej na polu bitwy, a także szeroko rozpowszechnione użycie środków do kontroli zamieszek i liczne doniesienia o użyciu toksycznego środka duszącego chloropikryny, który został użyty po raz pierwszy podczas I wojny światowej. Rosja rości sobie prawa do kolejnej wioski, gdy siły posuwają się naprzód w Doniecku. Według Moskwy wojska rosyjskie kontynuują swój marsz we wschodniej Ukrainie. Żołnierze zdobyli małą wioskę Złota Nywa w obwodzie donieckim według Ministerstwa Obrony. Wieś znajduje się 20 km na zachód od Wuhledaru, który został zdobyty na początku tego miesiąca. Dalej na północ w regionie wojska rosyjskie podobno dotarły na obrzeża kluczowego miasta Torek. Słabiej wyposażone siły ukraińskie odpierały ataki wojsk rosyjskich w strategicznym mieście. Ukraińskie wojska nadal utrzymują swoje pozycje w rosyjskim obwodzie kurskim, pomimo prób przebicia się przez siły moskiewskie, powiedział Zełenski. Rosyjskie źródła wojskowe twierdziły w zeszłym tygodniu, że odzyskały prawie 2 tuziny osad w tym rejonie. Rosja próbowała odepchnąć nasze pozycje, ale utrzymujemy określone linie, powiedział prezydent Ukrainy. Wielka Brytania, Francja, Włochy i Niemcy pomogą w rozwoju ukraińskiej obrony przemysłowej. Minister obrony Ukrainy Rustem Umerow powiedział, że wrócił ze spotkania z zachodnimi partnerami obronnymi z konkretnymi wynikami dla Kijowa. Pan Umerow odwiedził swoich odpowiedników z Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Niemiec, aby omówić konkretne kroki w celu zwiększenia produkcji broni. Wszystkie 4 kraje potwierdziły, że inwestycje w ukraiński kompleks przemysłowo-obronny będą rosły, powiedział. Wielka Brytania zobowiązała się dostarczyć dodatkową broń dalekiego zasięgu, systemy artyleryjskie i systemy robotyczne, podczas gdy prezydent Francji Emmanuel Macron omawiał możliwość otwarcia centrum szkoleniowego dla operatorów dronów we Francji zgodnie z ogłoszeniem. Prokuratorzy wszczynają dochodzenie w sprawie domniemanych zabójstw jeńców wojennych. Prokurator generalny Ukrainy powiedział, że jego biuro wszczęło dochodzenie po tym, jak rosyjskie wojska rzekomo zastrzeliły 9 ukraińskich żołnierzy, którzy poddali się jako jeńcy w Kursku 10 października. Zabijanie jeńców wojennych jest rażącym naruszeniem konwencji genewskich i zbrodnią międzynarodową, powiedział Andriy Kostin. Wszczęto postępowanie karne w sprawie naruszenia praw i zwyczajów wojennych w połączeniu z zabójstwem z premedytacją. Rosyjskie siły okupacyjne poczyniły postępy w pobliżu kilku osiedli w obwodzie donieckim na Ukrainie i obwodzie kurskim w Rosji. Rosja zintensyfikowała swoje działania na ukraińskiej linii frontu, próbując zabezpieczyć terytorialne zdobycze przed nadejściem zimy. Ten ofensywny atak może również poprawić pozycję negocjacyjną Rosji w przyszłych rozmowach pokojowych.
Rosyjskie warunki rozmów o zawieszeniu broni wymagają de facto kapitulacji Ukrainy, powiedział prezydent Rosji Władimir 14 czerwca 2024 roku. Rosja żąda, aby Ukraina oddała wszystkie obwody Doniecki, Ługański, Chersoński, Zaporoski i Krym, które Rosja okupuje od 2014 roku. Według analityków siły rosyjskie posuwają się w pobliżu Olchiwki i Kremiane w obwodzie kurskim. Siły ukraińskie rozpoczęły ofensywę w obwodzie kurskim w Rosji 6 sierpnia. Według doniesień ma on na celu destabilizację rosyjskiej obrony poprzez zmuszenie jej do przekierowania zasobów z kluczowych frontów na Ukrainie, takich jak obwód doniecki. Chociaż Rosja przerzuciła około 50 tysięcy żołnierzy do obwodu kurskiego z innych frontów na Ukrainie, Rosja posunęła się w pobliżu Kaliniwki, Chasiv-Jar, Chryhorivka, Wuhledar, Cukuryne i Zolota-Nywa w obwodzie donieckim. Stało się to po tym, jak siły ukraińskie potwierdziły wycofanie się z Wuhledar 2 października. Wuhledar jest strategicznie ważnym miastem na wzniesieniu, które wojska rosyjskie chcą wykorzystać do dalszych postępów i ofensyw. Andriy Kowalenko, szef Centrum Zwalczania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, poinformował, że ukraińscy obrońcy powstrzymali aktywną ofensywę rosyjską w pobliżu Pokrowska w obwodzie donieckim. Od października 2023 roku Pokrowsk stał się punktem zapalnym zaciętych walk pomiędzy siłami rosyjskimi i ukraińskimi. Rosja rozpoczęła ofensywę mającą na celu zdobycie pobliskiego miasta Awdijivka i rozszerzenie swojej kontroli nad zachodnim obwodem donieckim. Instytut Studiów nad Wojną poinformował również, że wojska rosyjskie niedawno poczyniły pewne postępy na wschód i południowy wschód od Pokrowska oraz w pobliżu Swatowe i Siwersk. Południowe siły obronne poinformowały, że siły rosyjskie przygotowują się do szturmu w Zaporożu, aby przejąć kontrolę nad całym obwodem donieckim. Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, Oleksandr Syrski, ogłosił decyzję o wzmocnieniu obrony w Pokrowska. Brytyjski wywiad poinformował, że front zaporoski może stanąć w obliczu zwiększonej presji po tym, jak wojska rosyjskie zdobyły Wuhledar. Brytyjski wywiad zidentyfikował dwa możliwe cele dalszej rosyjskiej ofensywy. Velika Nowosilka na zachodzie w obwodzie zaporoskim i Bohojawlenka, 8 km na północ. Ten ruch znacznie wzmocniłby rosyjską logistykę i mobilność w regionie. Aby bronić się przed tymi postępami, Ukraina potrzebuje stałego międzynarodowego wsparcia poprzez pomoc wojskową, w szczególności zaawansowane systemy obrony powietrznej i broń dalekiego zasięgu. Ukraina zniszczyła rosyjski wojskowy samolot transportowy Tu-134 należący do 117 Pułku Lotnictwa Transportowego Rosji w nocy z 12 na 13 października, według Głównego Zarządu Wywiadowczego Ukrainy. Ukraina atakuje samoloty takie jak Tu-134, ponieważ są one wykorzystywane do transportu wysokich rangą rosyjskich urzędników wojskowych, co czyni je strategicznym atutem rosyjskiej infrastruktury dowodzenia i kontroli w czasie wojny. Atakując takie samoloty, Ukraina zamierza zakłócić rosyjskie operacje wojskowe, komunikację i podejmowanie decyzji. Incydent miał miejsce na lotnisku Orenburg 2, co sugeruje potencjalne implikacje dla rosyjskiej logistyki wojskowej i zdolności dowodzenia. 11 września ukraińskie siły zbrojne zestrzeliły również rosyjski myśliwiec Su-30SM nad Morzem Czarnym, używając Manpads. Samolot, który wystrzeliwał rakiety w kierunku kontynentalnej Ukrainy, był częścią rosyjskiego 43. Pułku Lotnictwa Morskiego, stacjonującego na okupowanym Krymie. Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy od początku pełnoskalowej inwazji Rosji ukraińskie siły obronne zniszczyły 369 rosyjskich samolotów i 329 śmigłowców. Rosyjskie wojska kontrolują teraz wschodni i południowo-wschodni Toreck,
strategiczne miasto w obwodzie donieckim, donoszą ukraińscy urzędnicy wojskowi. Sytuacja pozostaje dynamiczna. Trwają zacięte walki ulica po ulicy. Rosyjska ofensywa na Toreck, która rozpoczęła się w czerwcu, grozi otwarciem nowych szlaków natarcia w kierunku kluczowych ukraińskich twierdz w obwodzie donieckim, takich jak Pokrowsk, Kramatorsk i Słowiańsk. Potencjalny upadek Torecka po wcześniejszym wycofaniu się Ukrainy z Wuhledaru oznaczałby kolejną znaczącą porażkę w regionie. Walczymy o każde wejście, każdą ulicę, powiedziała Anastazja Bobownikowa, rzeczniczka Ługańskiej Grupy Operacyjno-Taktycznej. Zwróciła uwagę, że podczas gdy Rosjanie zajmują części miasta, siły ukraińskie nadal stawiają opór w innych obszarach. Siły rosyjskie zatrudniają małe grupy piechoty liczące 5 do 7 żołnierzy, wspierane przez moździerze, artylerię i drony. Ta taktyka, wykorzystująca znaczną siłę roboczą Rosji, okazała się skuteczna pomimo dużych strat. Wojsko ukraińskie przygotowało umocnienia w pobliżu Torecka na wypadek potencjalnego wycofania, ale Bobownikowa twierdzi, że siły rosyjskie nie osiągną swoich szerszych celów, czyli pełnego zajęcia obwodów Donieckiego i Ługańskiego w najbliższej przyszłości. Rosyjski atak rakietowy na infrastrukturę portu w Odessie zabił 1 osobę i zranił 8 osób, według gubernatora Odessy Olecha Kipera. Atak jest częścią trwającej rosyjskiej kampanii celowych codziennych ataków lotniczych na obszary mieszkalne w celu terroryzowania cywilów i niszczenia infrastruktury cywilnej. Rosyjskie siły wystrzeliwują dziesiątki dronów dalekiego zasięgu Shahed, kamikaze każdej nocy, często wystrzeliwując również rakiety podczas ataku. Według Kipera zabici i ranni to pracownicy infrastruktury portowej i obywatele Ukrainy. 2 z rannych jest w stanie krytycznym, a personel medyczny zapewnia niezbędną opiekę. Atak uszkodził również cywilne statki NS Moon pływające pod banderą Belize i statek towarowy Optima pod Palau. Gubernator Odessy powiedział, że Optima została wcześniej uszkodzona w ataku rakietowym zaledwie tydzień wcześniej. Rosyjski atak spowodował uszkodzenia infrastruktury portowej, w tym magazynu zbożowego. Ostatni atak wpisuje się w schemat rosyjskich ataków na obiekty portowe w Odessie. 9 października rosyjski atak rakietowy na infrastrukturę portową obwodu odeskiego zabił 8 osób i uszkodził cywilny statek pływający pod banderą Panamy. Ukraińscy spadochroniarze z 80. Brygady Desantowo-Szturmowej zinfiltrowali rosyjskie tyły 2 dni przed operacją w rosyjskim obwodzie kurskim, powiedział pułkownik Pawlo Rozlach, dowódca 80. Galicyjskiej Brygady Desantowo-Szturmowej. Według dowódcy pozwoliło to ukraińskim żołnierzom zakłócić komunikację i zdezorientować rosyjskie jednostki. Ukraińskie siły rozpoczęły ofensywę w rosyjskim obwodzie kurskim 6 sierpnia, podobno w celu zdestabilizowania rosyjskiej obrony poprzez zmuszenie jej do odwrócenia zasobów od kluczowych frontów na Ukrainie. Mój oddział, jedna z kompanii, przekroczył granicę 2 dni przed operacją. Ukryliśmy się w lesie, czekając na rozpoczęcie działań, powiedział Rozlach. Dowódca wyjaśnił, że ukraińska jednostka wkroczyła do Rosji w małych grupach po 6 osób, ukrywając się w lesie. Kompania Rozlach ominęła punkt kontrolny podczas operacji i uderzyła w rosyjski punkt oporu od tyłu. Ukraińskie wojska zakłóciły rosyjski system komunikacji. Dowódca powiedział, że ta akcja pomogła zdezorientować rosyjskie siły. Z powodu słabej komunikacji rosyjskie wojska zaczęły strzelać do siebie nawzajem, dając ukraińskim obrońcom dodatkową przewagę. Opisał misję jako ryzykowną, mówiąc, że gdyby rosyjskie wojska wykryły kompanię na czas, element zaskoczenia zostałby utracony. Ukraińskie siły rzekomo zajęły około 1300 km2. Jednakże Instytut Badań nad Wojną informuje,
że wojska rosyjskie nasiliły kontrataki w obwodzie kurskim w dniach 10 i 11 października, aby wyprzeć siły ukraińskie przed pogorszeniem się warunków pogodowych. Główny dowódca ukraińskich sił zbrojnych, Oleksandr Syrski, powiedział, że Rosja wysłała około 50 tysięcy żołnierzy do obwodu kurskiego, osłabiając swoje pozycje na froncie na Ukrainie. Według szacunków urzędników USA, Ukraina może być w stanie utrzymać terytorium w rosyjskim obwodzie kurskim przez co najmniej kilka miesięcy, jeśli nie dłużej. Według doniesień rosyjskich mediów, w ciągu ostatniego tygodnia siły rosyjskie odzyskały 100 km kwadratowych w obwodzie kurskim. Pierwsze doniesienia o wznowieniu rosyjskiej aktywności na kontrolowanym przez Ukrainę terytorium obwodu kurskiego pojawiły się 8 października. Do 10 października pojawiły się sygnały wskazujące na trwającą większą operację. Terytorium okupowane przez Ukrainę w obwodzie kurskim wynosi obecnie około 660 km kwadratowych, z czego 360 znajduje się w szarej strefie. Siły ukraińskie straciły prawie 1/4 terytorium zdobytego w obwodzie kurskim od sierpnia. Wkroczenie Ukrainy do obwodu kurskiego rozpoczęło się 6 sierpnia, szybko zdobywając około 1000 km kwadratowych. Prezydent Zełenski przedstawił cele ukraińskiej inwazji na Kursk. Ściągnięcie sił rosyjskich z innych frontów, utworzenie strefy buforowej w celu ochrony ukraińskich regionów granicznych, zademonstrowanie kruchości rosyjskich czerwonych linii i zaprezentowanie potencjału militarnego Ukrainy. 14 października prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, zorganizował spotkanie sztabu naczelnego dowódcy. Ukraiński przywódca powiedział w mediach społecznościowych, że główne tematy skupiały się na bitwach na frontach pokrowskim i kurachowskim oraz rosyjskich próbach przełamania ukraińskiej obrony w obwodzie kurskim. Wcześniej Pawło Rozlacz, dowódca 80. Samodzielnej Brygady Desantowo-Szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy, powiedział, że rosyjskie wojsko rozpoczęło działania kontrofensywne w obwodzie kurskim, wysyłając 30 tysięcy nowych żołnierzy. Jego zdaniem obecne siły rosyjskie są niewystarczające, aby odnieść sukces lub odeprzeć wojska ukraińskie. Oszacował, że Rosja będzie potrzebowała 3 razy więcej żołnierzy, aby osiągnąć sukces w obwodzie kurskim. Rosyjskie ugrupowanie w regionie obejmuje jednostki wycofane z frontów donieckiego i zaporowskiego oraz kilka nowo utworzonych jednostek szturmowych. Tymczasem siły ukraińskie nadal utrzymują swoje pozycje, od czasu do czasu próbując osiągnąć taktyczne ulepszenia. Zorganizowałem kolejne spotkanie Najwyższego Sztabu Wojskowego. Dowódca Oleksandr Syrski poinformował o sytuacji operacyjnej.